Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Cię do tego, żebyś kliknął przycisk subskrybuj. Przy przycisku subskrybuj możesz kliknąć również dzwoneczek, a przy dzwoneczku, gdzie się wyświetli opcja dostawania powiadomień, kliknij wszystkie. Dzięki temu będziesz dostawał powiadomienia o wszystkich naszych filmach, jakie zamieszczamy na kanale. Zamieszczamy filmy regularnie w poniedziałki, środy i piątki, a czasem także bonusowy film w sobotę. Wszystkie nasze, tak moje, jak i mojego męża filmy, z którym prowadzę ten kanał, nagrywamy w duchu tradycji katolickiej i opowiadamy tutaj o różnych ciekawych także tradycjach liturgicznych, omawiamy tutaj sprawy społeczne z perspektywy tradycyjnych katolików, przybliżamy naukę Kościoła, również społeczną naukę Kościoła, także zachęcam do pozostania z nami. Nade mną wyświetlają się teraz nazwy do Instagramów mojego i mojego męża, z którym prowadzę ten kanał, na które również możesz wpaść. A pode mną widzisz również nazwę naszego profilu na portalu patronite.pl, gdzie możesz zobaczyć, jakie mamy cele rozwoju, co udało nam się już w ramach naszej działalności osiągnąć oraz gdzie możesz wesprzeć nas finansowo, jeśli masz taką wolę. Oczywiście znacznie pomaga nam to w rozwijaniu naszej działalności, także wszelką pomoc, jaką już od Was otrzymaliśmy, serdecznie dziękujemy i zachęcamy do współtworzenia tej społeczności naszego kanału dalej. Jako że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, to też z pewnością wielu z Was szuka wartościowych prezentów pod choinkę dla swoich najbliższych, dla swoich znajomych, może też dla znajomych właśnie katolików, którzy są zainteresowani tradycją lub takim generalnie podejściem bardziej tradycyjnym w różnych sprawach, czy to społecznych, czy to politycznych. Jak na pewno sami dobrze wiecie, dobra, tradycyjna, katolicka literatura zarówno w sprawach wiary, jak też w sprawach społecznych jest nieocenioną pomocą w budowaniu swojego światopoglądu opartego o nieskażoną, czystą, pewną naukę katolicką. Dlatego też jeśli znacie jakieś osoby, które zastanawiają się nad tradycją, które odczuwają jakiś pociąg do tradycji, które się tym interesują, to warto takim osobom po prostu przybliżyć tego typu pozycje, ponieważ dla nich będzie to z pewnością pomocne do odkrywania tradycji. Dlatego w takim odcinku chciałabym Wam przybliżyć kilka pozycji książkowych, które zarówno dla Was samych mogą posłużyć, jak też dla Waszych bliskich w ramach prezentu właśnie na Boże Narodzenie. Pozycji mam dosyć sporo do polecenia, dlatego będę komentować je bardzo, bardzo krótko, żeby ten film po prostu nie zajął za dużo czasu. Niektóre z tych książek pojawiały się już gdzieś tam pobieżnie na naszym kanale, ale tutaj postanowiłam po prostu zebrać te dobre książki, które gdzieś tam już się przewijały w jednym miejscu i dodać do nich parę innych pozycji, o których jeszcze nie miałam okazji mówić. Książki podzieliłam na kilka kategorii, to jest takie moje luźne przyporządkowanie i pierwsza kategoria to jest tradycja liturgicznie. Z tej kategorii chciałabym Wam polecić przede wszystkim jako pierwszą książkę Wykład ofiary mszy świętej autorstwa księdza Marcina z Kochem. Autor był zakonnikiem kapucyńskim, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku. To już samo to daje nam oczywiście do zrozumienia, że nie ma tam żadnych modernizmów tak naprawdę w tej książce. Jest ona o tyle cenna, że nie tylko porządkuje w pewien sposób wiedzę dogmatyczną na temat mszy świętej, oczywiście w podejściu tradycyjnym, bo tutaj jakby nie ma innej możliwości, ale przede wszystkim dotyka tej sprawy od strony duchowej i takiej przydatnej po prostu dla naszej praktyki duchowej. Ksiądz Marcin opisuje tam istotę i znaczenie mszy świętej, jak też dlaczego ta msza jest najdoskonalszą ofiarą, dlaczego nie mogła się ona dokonać w inny sposób, jak właśnie przez śmierć krzyżową, jakie były napaści w ciągu wieków na mszę świętą, jak bardzo była ona nienawidzona przez wrogów Kościoła Chrystusowego, dlaczego jest ona najprzedniejszym źródłem wszystkich łask, w jaki sposób realizują się główne cele mszy świętej, jak też w drugiej części książki parę rozdziałów jest poświęconych temu, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do praktyki słuchania mszy świętej, w jaki sposób powinniśmy otaczać czcią mszę świętą i jakie miejsce powinna ona zajmować w naszym prywatnym życiu duchowym, naszym prywatnym nabożeństwie. Myślę, że ta książka jest przede wszystkim cenna właśnie na dzisiejsze czasy, ponieważ obecnie, no jak wiemy, znaczenie mszy świętej, rozumienie mszy świętej jest mocno zafałszowane, tak? O mszy świętej mówi się, że jest ona Eucharystią, akcentuje się bardzo, że msza święta jest dla człowieka, a nie to, że msza święta jest przede wszystkim ofiarą składaną Panu Bogu. Taka książka, Wykład ofiary mszy świętej, bardzo dobrze właśnie porządkuje to, czym prawdziwie jest msza święta, ku komu ona jest przede wszystkim skierowana, jak powinniśmy ją widzieć. Ona tak między wierszami po prostu przemyca to,
właściwe rozumienie, właściwe poczucie czci wobec mszy świętej. Więc myślę, że będzie dobra tak naprawdę dla każdego katolika, zarówno dla twardego tradycjonalisty, jak i dopiero początkującego. Książka jest wydana przez wydawnictwo Freedom i tam też możecie ją zakupić. Linki do wszystkich pozycji oczywiście zostawię w opisie. Drugą książką z tej samej kategorii, czyli tradycja liturgicznie, jest Mszał rzymski w opracowaniu ojca Gaspara Lefebvre z 1949 roku. O tej książce wspominał już mój mąż w swoim filmie na temat tradycyjnego porządku liturgicznego o nieszporach. Dlaczego wspomniał akurat o tym mszale? Ponieważ ten mszał, w przeciwieństwie do najpopularniejszego mszału benedyktynów niemieckich, z którego często korzystają osoby początkujące, w przeciwieństwie właśnie do tego mszału benedyktynów, ten mszał ojca Lefebvre'a zawiera wiele dodatków, które są dla każdego wiernego bardzo cenne. Między innymi właśnie teksty nieszporów, ale nie tylko. W mszale znajduje się też wiele innych godzin kanonicznych, takich jak pryma, kompleta niedzielna, jutrznia za zmarłych, a nawet wielkotygodniowe ciemne jutrznie, które są tradycyjnym nabożeństwem odprawianym z samego rana w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Już same te dodatki są bardzo cenne, ale co jeszcze tutaj trzeba podkreślić, to, że mszał ten pochodzi z roku 49. To znaczy, że nie został jeszcze zepsuty przez reformy 1955 roku, które miały na celu już właśnie przybliżenie przemiany liturgii katolickiej na modernistyczną. Tak? To już był taki radykalny, bardzo mocny wstęp do nowej mszy. I te właśnie teksty w tym szale są sprzed tych reform, co jest bardzo cenne przede wszystkim, jeśli mówimy o Wielkim Tygodniu, bo tutaj najbardziej ucierpiał zdecydowanie Wielki Tydzień przez te reformy 55. Jeśli ktoś chce mieć do czynienia z faktycznie tradycyjną liturgią, to właśnie ten mszał sprzed 55 roku będzie bardzo dobrą opcją. Niestety msza trydencka jest często odprawiana z mszału 62 roku, a teksty z tego właśnie mszału 62 są po prostu już bardzo mocno okrojone, więc nawet jeśli chcielibyście komuś kupić mszał i boicie się, że będzie, że ten stary mszał będzie nieodpowiedni, bo niedokładnie taką liturgię się odprawia na mszach trydenckich, to nie ma się czego obawiać, ponieważ wszystkie teksty, jakie są zawarte w mszale 62, są zawarte również tutaj, w tym mszale 49, tylko są po prostu znacznie poszerzone. Wizualnie wydanie jest też bardzo przyjemne. Jak widzicie tutaj na zdjęciu, mszalik jest oprawiony w skórę ekologiczną, ma pozłacane brzegi, a wnętrze mszalika jest oczywiście przeplatane rycinami. Ta opcja jest również dobra dla każdego, również dla zatwardziałego tradycjonalisty, jak i dla osoby początkującej, ale jeśli kupujecie to dla zatwardziałego tradycjonalisty, to najpierw sprawdźcie, czy on już przypadkiem takiego mszalika nie używa, a jeśli widzicie, że używa tego mszału z benedyktynów tynieckich, to myślę, że ten i tak będzie bardzo dobrym prezentem. Tutaj, tak jak w poprzednim przypadku, książkę tę zakupicie w sklepie wydawnictwa Freedom, do którego link znajdziecie w opisie. Kolejna książka pochodzi już z kolejnej kategorii, którą jest kategoria tradycja filozoficznie i jest to książka pod tytułem 100 lat modernizmu, źródła drugiego soboru watykańskiego, autorstwa księdza Dominika Bourmaud. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Proszę mi wybaczyć, jeśli się to przeczytałam, ale nie znam francuskiego. Autorem jest ksiądz już świętej pamięci, pochodzący z bractwa świętego Piusa X. Książka ta jest już moim zdaniem dla osób, które wyraźnie chcą zgłębić problem nowej mszy, problem modernizmu w Kościele, problem kryzysu Kościoła i przede wszystkim jeśli chcą zgłębić ten problem od strony filozoficznej. Ona przeprowadza czytelnika przez wszystkie wieki, w jaki sposób rozwijała się filozofia od Arystotelesa, później w jaki sposób weszła filozofia starożytna do nauki Kościoła, co pokazuje, jak wielkim szacunkiem była darzona wartość, jaką jest prawda i w jaki sposób modernizm tę wartość zaatakował i podporządkował swojej ideologii relatywizującej właśnie tę prawdę. Autor pokazuje, w jaki sposób rozwijały się te filozofie, tak naprawdę pseudofilozofie, w zasadzie tendencje myślowe skierowane właśnie przeciwko poznawaniu prawdy. Jest w tej książce także rozdział poświęcony Lutrowi i jego błędom, który na pewno też będzie dla Was interesujący, a z którego niedługo nagram ze dwa przynajmniej odcinki, bo myślę, że warto byłoby przybliżyć Wam parę ciekawostek na temat Lutra. Książka ta może nie jest łatwa w odbiorze,
stanowi moim zdaniem przynajmniej pewne wyzwanie intelektualne dla osób, które no, nie siedzą głębiej w tych tematach, ale lepiej pozwala zrozumieć zło modernizmu, pozwala lepiej zrozumieć skąd w zasadzie modernizm się wziął i dlaczego jest on tak niesamowicie groźny. Także tak jak mówię, książka ta będzie bardzo dobrą propozycją oczywiście. Myślę, że dla osób, które już trochę są zainteresowane tradycją katolicką, może nie takim skrajnie początkującym, chyba że tym osobom skrajnie początkującym to nie przeszkadza i chcą zgłębiać wszystko tak naprawdę od góry do dołu, to myślę, że ta książka również dla takich będzie dobrą propozycją. Także jeszcze raz powtarzam. 100 lat modernizmu, źródła II Soboru Watykańskiego. Wydało tę książkę wydawnictwo De Regio i w sklepie tego właśnie wydawnictwa możecie zakupić książkę. Kolejna książka pochodzi już też z kolejnej kategorii i kategorią tą jest tradycja duchowo. A książką tą jest O rozpoznawaniu duchów autorstwa kardynała Jana Bony. Kardynał Bona był XVII-wiecznym zakonnikiem cysterskim, który napisał serię traktatów ascetyczno-mistycznych i to jest właśnie jeden z nich. Książka traktuje o rozeznawaniu duchów, o tym darze rozeznawania duchów, o tym jak należy umiejętnie rozeznawać duchy, o tym jakie są w ogóle zasady rozeznawania duchów. Zasady te są absolutnie niezbędne do tego, żeby przeprowadzić w ogóle jakikolwiek proces rozeznawania co pochodzi z Ducha Bożego, a co pochodzi od Ducha Szatańskiego. W obecnym czasie zamętu doktrynalnego wewnątrz Kościoła niestety takie pewne narzędzia rozeznawania duchów zostały tak naprawdę nam odebrane. Przez to bardzo często mamy do czynienia z tym, że wierni są pogubieni również w życiu duchowym, jak też po prostu w rozumieniu pewnych spraw, które 200 lat temu byłyby dla nich oczywiste. I wartość tej książki pochodzi przede wszystkim stąd, że tak jak powiedziałam, w czasie tego zamętu, z którym mamy teraz do czynienia, daje ona pewne konkretne, niezmienne narzędzia, wskazówki do rozeznawania duchów. W tej książce znajdziecie wiele wskazówek dotyczących tego, jak powinniśmy traktować poruszenia wewnętrzne, nasze poruszenia wewnętrzne, jak też rozmaite nadnaturalne zjawiska typu objawień prywatnych, czy snów prorockich, czy tego typu rzeczy. Zwłaszcza w dobie charyzmatyzmu, który jest całkowicie pozbawiony tak naprawdę rozeznawania tego ducha, dlatego że wszystkie nadnaturalne rzeczy, jakie dzieją się u charyzmatyków, oni od razu interpretują jako pochodzące od Boga. Ta książka będzie bardzo, bardzo cenna i posłuży ona nie tylko do ustrzeżenia się właśnie przed tego typu sektami charyzmatycznymi, ale posłuży również po prostu do naszego wzrostu duchowego. Bo nie ma się co oszukiwać, że dzisiejszy świat cierpi także na brak dobrych kapłanów, którzy byliby w stanie dobrze pokierować duszami wiernych. Wiedza, jaką nabędziemy z tej książki, w pewnym sensie pomoże nam zrekompensować te braki i na pewno pomoże nam podążać właściwą ścieżką w tym całym okropnym zamęcie. Książka została wydana przez wydawnictwo Rosa Mystica i w sklepie wydawnictwa możecie tę książkę zamówić. Kolejna książka pochodzi z kolejnej kategorii, a kategorią tą jest tradycja dla dzieci. I z tej kategorii chciałabym Wam polecić książkę wydaną przez wydawnictwo Freedom pod tytułem Dzieci dzieciom. Jest to bardzo przyjemna, bardzo wartościowa, myślę, dla najmłodszych publikacja. Domyślam się, że każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego, jak ciężko jest obecnie kupić dla dzieci książki nie przesiąknięte tym duchem współczesnego świata, który niszczy tak naprawdę od najmłodszych lat duszę jego dzieci, który dąży do tego, żeby zniszczyć te dusze jego dzieci. Ta książka jest doskonałą odpowiedzią na tego typu wybryki. Książka Dzieci dzieciom jest w pełni katolicka. Jej innowacyjność polega na tym, że jest ona stworzona w znacznej mierze przez dzieci. Dzieci z rodzin katolickich podsyłały tutaj wiele swoich prac, rysunków, wierszyków, opowiadań i często są one właśnie w duchu tradycji katolickiej. Pozwolę sobie Wam tutaj pokazać do kamery, mam nadzieję, że będzie widać na przykład rysunek mszy trydenckiej z zadaniem widzę obok, dlaczego warto chodzić do kościoła, wnioski zapisz poniżej. Także jest to książka też edukacyjna, jest ona przeplatana właśnie różnymi zadaniami dla dzieci. Tutaj widzę też znajdź 7 różnic pomiędzy obrazkami i mamy obrazki objawień Matki Bożej Fatimskiej, a obok instrukcja, jak należy odmawiać różaniec święty. Także to jest tylko takie kilka fragmentów, które Wam pokazałam, ale książka jest naprawdę pełna bardzo dobrych, wartościowych treści. I myślę, że dla najmłodszych będzie to bardzo dobra propozycja. I ostatnią książką z ostatniej kategorii, jaką bym chciała Wam polecić, jest książka z kategorii Tradycja społecznie.
I jest to dosyć trudna książka, ale bardzo potrzebna na dzisiejsze czasy. I jest to książka pod tytułem Retoryka ruchu LPG. Nie powiem całej nazwy, żeby właściwej nazwy, żeby YouTube nie miał później problemu z tym filmem. Autor podpisał się tutaj jako Wiktor Łysow, jest to pseudonim, ale poza tym książka była napisana jako praca zbiorowa pod przewodnictwem chyba właśnie tej osoby, która podpisała się jako Wiktor Łysow. Książka ta stanowi niezwykle cenną, bardzo merytoryczną odpowiedź na zarzuty ruchu tęczowych, tak? Jest to wiedza, którą powinien tak naprawdę posiadać każdy, który zdaje sobie sprawę z problemów, jakie sprawia ruch tęczowych. Znajdziemy tutaj odpowiedzi na takie pytania jak: czy osoby homoseksualne stanowią 10% populacji, czy takie osobniki znajdziemy w królestwie zwierząt, czy skłonności owe da się wyeliminować. To ja tutaj mam tylko pierwszą część, ale istnieje jeszcze druga część, która rozwija jeszcze bardziej ten temat. Ta propozycja, jak pewnie sami już zdążyliście zauważyć, będzie bardziej odpowiednia dla osób, które bardziej interesują się polityką i sprawami społecznymi. I tę książkę również zakupicie w wydawnictwie Freedom. To by było na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że skorzystacie z polecanych przeze mnie tytułów i jeśli film Ci się podobał, to oczywiście zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.